rozmawiamy o ciągłości z drugą Rzeczpospolitą. Oddaję panu głos. Mam apel do prezydenta elekta Dudy o przywrócenie ciągłości II RP, ponieważ III Rzeczpospolita ma ciągłość prawną z PRL-em. Przy czym należy małą uwagę tu wnieść, że PRL jest od 52 roku, do 52 roku była RP i wtedy był prezydent Bierut. I sprostowanie, Bierut jest prezydentem RP, a nie PRL. Czyli III Rzeczpospolita albo... Dlatego, że PRL-u, prezydent albo w 47 towarzysz Bierut w 47 przysięgał na konstytucję z 1921. I to, proszę Państwa, zostało skasowane, tu 30 sekund z mojego filmu z Antonim Strzałą, zostało skasowane. I właśnie on tutaj o tym mówił, że prezydent towarzysz Bierut w 47 przysięgał na konstytucję marcową z 1921 roku. Jak już Wałęsa, prawda, został prezydentem RP i składał na konstytucję PRL-owską przerobioną na RP. Tak jest. I teraz jeszcze Państwu pokażę, że umieściłem tą informację, że zdalnie, bo to się stało poza zasięgiem w ogóle moim, ktoś skasował mi 30 sekund filmu. I ten apel do elekta Duda jest po prostu zaburzony przez to na forum Polaków Neon24, na którym jestem blogerem. Do elekta Duda, który... Jak się kliknie, przynajmniej tak jest na moim komputerze, w Google'ach Duda, to wyskakuje agent Karolak, niemiecki, od prowokacji na marszach na przykład, bo on się bardzo angażował w lewicę niemiecką. A lewica niemiecka dla Polaków jest tak samo zgubna jak prawica, bo prawica niemiecka grozi nam tym, proszę Państwa, i to nie są żarty. Nie są żarty. Ach, na nerwę. To nie są żarty. A wczoraj przy stole w TVP Julia Pitera z resortów siłowych w Platformie Rzekomo Obywatelskiej właśnie z tym znakiem tak trzymała i ten palec bardzo długo do kamery. Właśnie w momencie, kiedy kamera na nią najeżdżała. I to nie są żarty, proszę Państwa. Ach, na nerwę. Jeszcze za chwilę do tego wrócimy. Przy elekcie Duda umieściłam, to się tutaj nawet wdrukowało, czy Duda Juda odwoła referendum absurdu, bo tak skomentowałam jeden z filmów 4 dni temu. Dzisiaj mamy 13 lipca, poniedziałek. Czy on odwołaj, Duda, Andrzej, referendum absurdu, który Szczynukowicz Wielkomorowski zaplanował na 6 września. Moje imieniny. No tak się składa, że na imię mam Beata i mam 6 września te imieniny, bo widzicie Państwo, co tutaj jeszcze się dzieje. Pojawia się Komorowski z pentagramem oczywiście. Pojawia się ten chazarski Żyd Kukiz, który ferment wprowadził niesłychany i manipuluje polską młodzieżą, uwodzi polską młodzież. I oczywiście ten tetryczący Żyd, on przynajmniej nie ukrywa, że jest Żydem. I co pojawia się jeszcze? Koncern mięsny Duda. Państwo sobie zdajecie sprawę, że jest taki
giełdowy koncern mięsny. No to jest naprawdę po prostu aż straszne z tym ubojem rytualnym, którym Żydzi nas tutaj od lat straszą. I taka Żydówka Kopacz potrafiła w jednym dniu, jak była marszałkiem Sejmu, wprowadzić na wokandę w Sejmie ubój rytualny i rzeź wołyńską. W tamtym roku to było. A w tym roku, jak zostały święto ku czci ofiar polskich, setek tysięcy Polaków, którzy zginęli w okrutny sposób, pomordowani, tak okrutny, że po prostu nie da się tego opisać. W tym roku Ukraina, a to oczywiście za tym stoi globalny Żyd, zabroniła w Polsce obchodów i pamięci ku czci. I dziennikarze w TVP nie mieli wstążek żałobnych. A jak się obnoszą z w czasie na przykład powstania w getcie i jakichś żydowskich świąt, jak oni się z tym obnoszą? Jeszcze dodam, że Duda nazywa się również szef NSZZ Solidarność, podobno wybrany, ale jak te wybory tam w tym NSZZ Solidarność przebiegają, to widzimy od lat, że nie, antydemokratycznie, bo taki Zimmermann, Żyd Krzaklewski, piękny Marian, w tej chwili też siedzi w nagrodę w Europie, Euro. To się ich nagradza potem za zniszczenie Polski. Oni dostają nagrody. I jeszcze przypomnę, że jeden Duda, mamy go tu we Wrocławiu, jest senatorem i omen omen nazywa się Jarosław Duda. Infamis. I apeluję do Dudy oczywiście, żeby się ustosunkowali do tego Jarosława Duda. Czy to jest rodzina? Jaka to jest rodzina? Ale widzimy, koncern mięsny Duda to jest ogromna rodzina. To jest to, co Stonoga nam grozi, że ma wielką rodzinę. Bo po prezydencie o zgrozo, Jaruzelski został wybrany prezydentem Polski po Bierucie, który jako jedyny w PRL-u w 1947 przysięgał na konstytucję nie kwietniową z 1935, tylko marcową z 1921. Ale jednak, dlatego on jest prezydentem RP. I po okrągłym stole, po zamachu stanu w 1989, 4 czerwca, pierwszym prezydentem został zbrodniarz, ludobójca Polaków, Jaruzelski. I jemu tutaj nie wpisują, że on stan wojenny 13 grudnia 1981 roku wprowadził. Proszę zauważyć, jak jemu tutaj wybielają biografię. Tu nawet nie ma stanu wojennego. Jest premier. A po nim, po tym Jaruzelskim, po transformacji, ten osobnik, Leyba Kone, został prezydentem. I jak on tutaj się tłumaczy, co tu się stało, to jest ważne, dlatego że stoimy w przededniu Elek Duda, podobno 6 sierpnia ma stać się prezydentem Polski. I to ma kardynalne znaczenie, kim jest Duda Juda. Tak naprawdę. W Konstytucji II Rzeczpospolitej chciał przekazać prezydent Sokolnicki Wałęsie, ale tej władzy Wałęsa nie przyjął. Dlaczego? Miał pewne jakieś ale co do pana prezydenta Sokolnickiego, bo związał się raczej z nomenklaturą tu obecną w kraju. Oszukuje się
po prostu społeczeństwo. Bo gdyby doszło do restytucji niepodległości państwa polskiego, czyli dajemy narodowi konstytucję kwietniową i Lech Wałęsa przysięga na wierność konstytucji kwietniowej, mielibyśmy sytuację politycznie jasną, klarowną, ale pan Lech Wałęsa po prostu przysięgał na wierność konstytucji Polski Ludowej. To była wina według mnie prezydenta Wałęsy w tym czasie, że nie zrobił nic, żeby właśnie nawrócić do konstytucji poprzedniej z 1935 roku, która właściwie nigdy nie została oficjalnie przekreślona czy zniesiona. To był jego wybór. Bym go o to zapytał chętnie. Dlaczego przyjmując ode mnie odznaczenia i zapewniając o swojej solidarności ze mną, potem zmienił zdanie i zamilkł. Dwa ordery najwyższe, prezydent dostaje z klucza. Już jako wybrany na... Z klucza, z partyjnego klucza. I co się tam zadziewa w tym Londynie, to także proszę wywiad polski o sprawdzenie, co tam się dzieje, bo widzicie Państwo, August Zaleski nominował właśnie Juliusza Nowina-Sokolnickiego. August Zaleski. I tutaj Żydzi stworzyli fundację August Zaleski i organizują. I kogo tutaj mamy? Widzicie Państwo, jakich tu mamy Żydów polskojęzycznych, którzy tutaj uczestniczą. Marek Belka. Ta osobniczka. Rothschild. Applebaum. Marek Belka. Jakiś Żyd, którego nie znam. Roman Szporluk. Ja mówię Żyd, dlatego że to po prostu jakiego tu Polaka by wpuścili na coś takiego? No po prostu żadnego. I Adam Michnik. No Adam Michnik, Żyd roku 1990. Żyd roku 1990. I widzimy w gazecie wyborczej, którą ukradł właśnie Michnik Szechter młodszy z Kurskim starszym. Jarosław ma na imię ten starszy Kurski. On chowa się, bo on się wstydzi tego, co on robi. Jestem pewna, bo ja go znam ze studiów jeszcze. I jak oni przedstawiają tych ludzi w gazecie wyborczej, którą moim zdaniem powinni jak najszybciej oddać NSZZ Solidarność. Ale Duda, Juda Solidarnościowy, Piotr na imię ma, na pewno się o to nie upomni. Bo to jest kradzież. Kradzież, po prostu całą gazetę ukradli. Ale wróćmy do apelu. Czyniono trzy pozory ciągłości z II Rzeczypospolitej. Pierwsza sprawa. Przyjechał do Polski prezydent Kaczorowski i była wielka uroczystość na zamku i przekazał insygnia. Przekazanie insygni nie jest aktem prawnym, tylko to było pozorowanie z WRP. Żeby to było ładnie, prawidłowo, to jest oszust. Kaczorowski na powinien zgodnie z konstytucją 1935 roku sporządzić akt prawny przekazania władzy, czego pan Kaczorowski nie zrobił. Co prawda pan Kaczorowski zgodnie z konstytucją 1935 roku z artykułem 79 wydał dekret polegający na tym, że przekazuje insygnie i zakończa działalność władz RP na uchodźstwie. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo Państwu pokażę, skąd bierze się, bo Eugeniusz, pan doktor Sendecki, którego serdecznie pozdrawiam z Wrocławia w tym momencie,
apeluje do Komorowskiego, żeby przywrócić koronę, na koronie krzyż. I w czym jest rzecz, proszę Państwa, z tym krzyżem na koronie? Bo tu mamy herb polski ustanowiony przez rząd na uchodźstwie w 1956 i ten krzyż przywrócił w koronie, bo ustanowiony w 1956, czyli przedtem był inny i chodziło właśnie o krzyż. Ten krzyż przywrócił prezydent Polski na uchodźstwie August Zaleski. August Zaleski, którego tutaj Żydzi kompletnie spacyfikowali. Bo jeżeli tacy osobnicy reprezentują Polskę, Michnik i Applebaum, Belka, na fundacji Augusta Zaleskiego, zresztą w Wikipedii możecie Państwo znaleźć, tam dowody są, tam pojawia się nawet nazwisko Rothschild, wpisze rząd i prezydent, przede wszystkim prezydent Polski na uchodźstwie. Tacy to są podstępni Żydzi. I August Zaleski, którego tutaj, jak się kliknie prezydent Polski na uchodźstwie, nawet nie widać, a to on właśnie krzyż przywrócił. I herb polski według wzoru z 1990, czyli obecny, nie ma tego krzyża. Korona jest niezamknięta z krzyżem. I w tym jest rzecz, panie Eugeniuszu, że Komorowski, apele do Komorowskiego są bez sensu, dlatego że Komorowski przysięgał na konstytucję z 1997 i jest prezydentem PRL. Na koronie krzyż może przywrócić tylko prezydent Polski, który będzie przysięgał na konstytucję z 1935. Bo August Zaleski był prezydentem z tej książki, którą często pokazuję Państwu. Tu dobrze się można dowiedzieć. Zaraz otworzę tą stronę. August Zaleski. Po Władysławie Raczkiewiczu, który był prezydentem do 1947, czyli to się stało z tym Bierutem tutaj, to jest ta sama data, to jest też związane z tym, że druga wojna światowa się zakończyła i ale to jest dłuższa historia. W każdym razie przekazał w 1947 władzę jak trzeba, zgodnie z konstytucją z 1935 roku, Augustowi Zaleskiemu, który piastował ten urząd do 1972. No proszę Państwa, no to jest 20 kilka lat. I zobaczcie, co Polacy wiedzą o tym prezydencie, August Zaleski, do 72. I w 72. przekazał urząd panu Juliusz Nowina-Sokolnicki. I ten był, Juliusz Nowina-Sokolnicki był prezydentem do 2009 roku. Dwa dni przed śmiercią, która nastąpiła 17 sierpnia. W tej książce tutaj jest, ona jest nieaktualna data, bo tutaj jest wydanie z 2001. I tutaj na stronie 51, tutaj w następnym wydaniu trzeba by to zmienić. Dwa dni przed śmiercią Janowi Zbigniewowi Potockiemu przekazał urząd Juliusz Nowina-Sokolnicki. Ale o nim się, proszę Państwa, w internecie też nic nie dowiecie. I to jest jasny dowód na to, jak internet jest przez globalnego Żyda kontrolowany i manipulowany. I nie ma tutaj prezydent Polski na uchodźstwie. No nie zobaczycie Państwo tutaj żadnego August Zaleski. I w tym jest pełno tutaj jest Kaczorowskiego zdjęć, ale Augusta Zaleskiego prawie w ogóle nie ma. To Juliusz Nowina-Sokolnicki, prezydent Polski na uchodźstwie do 2009 roku. I po nim Jan Zbigniew Potocki otrzymał urząd, bo zgodnie z konstytucją z 1935
1945 roku, kwietniową konstytucją tak zwaną, prezydent w stanie wojny, a Polska jest w stanie wojny z Niemcami, bo nie ma traktatu pokojowego, przekazuje urząd, sukcesja. I co Państwo wiecie na ten temat? Ja bardzo proszę o zainteresowanie się tą sprawą, dlatego że Duda Juda musi teraz podjąć decyzję, ukrywa się, dostał od nomen omen, to jest bardzo zły znak, od Żyda, męża swojej żydowskiej żony Applebaum, jakiś dworek do, czy pałacyk w tej Warszawie, to tam dużo pałacyków widać jest, myśliwski podobno, i tam siedzi, ukrywa się przed narodem, bo nie widzimy go w mediach, nie wydaje komunikatów, czeka na tego 6 sierpnia. I co się zadzieje 6 sierpnia, panie Duda? Na jaką konstytucję Duda zamierza przysięgę złożyć? Jeżeli złoży przysięgę na konstytucję z 1993, a nie na konstytucję z 1935, to nie będzie prezydentem RP, będzie prezydentem PRL-u. Bo trzecia RP ma ciągłość z PRL-em, a nie z drugą RP. Ten dekret złamał konstytucję z 1935 roku, bo zgodnie z tą konstytucją w czasie wojny cała władza ustawodawcza przechodziła na prezydenta z jednym wyjątkiem, że nie mógł naruszyć konstytucji z 1935 roku. A zatem, jeżeli zakończy działalność drugiej RP, to co z tą konstytucją? Bo zgodnie z artykułem Konstytucji z 1935 roku może być zmieniona lub uchylona na podstawie artykułu 80. Prezydent może być inicjatorem w tej zmianie, natomiast zmiany nie może dokonać. Zmiany to może dokonać parlament. Prawda. Więc powstał paradoks prawdy. Gonić działalność z drugą RP, a dalej Konstytucja z 1935 roku obowiązuje, panie Duda. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść.